Dokładnie 96 lat temu, o godzinie 5.12 w wagonie kolejowym we francuskim lesie został uzgodniony, a chwilę później podpisany rozejm kończący I wojnę światową. Dla nas Polaków oznaczało to odzyskanie upragnionej niepodległości. Cztery pokolenia przez 123 lata żyło pod zaborami, a jednak nikt i nic nie był w stanie doprowadzić do tego, by Polska na zawsze zniknęła z mapy świata. Czym dzisiaj dla nas jest dzień 11 listopada? W dzisiejszym odcinku udamy się na poszukiwania polskich flag na budynkach nie tylko publicznych, ale i prywatnych. Zła wiadomość jest taka. Mimo usilnych prób nie znaleźliśmy nikogo, kto by chciał nam odpowiedzieć na pytanie, czym jest dla niego dzień 11 listopada. Przez ostatnią godzinę odwiedziliśmy niektóre miejscowości w gminie. Jaki był rezultat i ilość flag wywieszonych na naszych domach możecie ocenić sami. Nie gniewaj się na mnie, Polsko, nie gniewaj się. Ja naprawdę bardzo kocham cię, naprawdę kocham cię. Więc wybacz mi, Polsko, że spóźniłem się. Więc wybacz, że na spotkanie spóźniłem się. Dojechaliśmy właśnie do Lipienka i tu postanowiliśmy sprawdzić patriotyzm mieszkańców. Będę szukał w ciemnościach ciebie, ja będę szukał w ciemnościach ciebie. Będę szukał twoich ust, będę szukał twoich ust. Stracić wszystko i mogę zostać sam.